Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f od x to jest a do potęgi x. Punkt a ma współrzędne 1, 2 i należy do tego wykresu funkcji. Podstawa a potęgi jest równa. Żeby sobie znaleźć podstawę a, musimy po prostu podstawić punkt, przez który funkcja przechodzi, czyli za x 1, za y 2. Czyli mamy zapis f od x równa się a do x. To jest to samo co y równa się a do potęgi x. Teraz za x wstawiamy 1, za y wstawiamy 2, czyli 2 to jest a do potęgi pierwszej. A do potęgi pierwszej to jest a, czyli a to po prostu 2, odpowiedź D.